I otworzymy sobie Księgę Ezechiela, przeczytamy sobie rozdział 47. Księga proroka Ezechiela, rozdział 47. Jak to chce śledzić, to strona 942. 942, Alu, jak chcesz szukać, to... 941, o widzisz. 941 strona Księga Zachiela, rozdział 47. Czytamy tam tak. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi z podbocznej prawej ściany świątyni. Na południe od ołtarza, potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną <coughs> do bramy zewnętrznej zrzuconej ku wschodowi. A oto woda wytryska wytryskała z południowej strony, a gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 450 metrów i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył ten podobny dystans 450 metrów i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 450 metrów i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył następne 450 metrów, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, który, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi z powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie: Te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie tam żyć, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nim od Engedi aż do En Eglaim i tam będzie suszarnia sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego bagna i Bajora nie będą zdrowe, będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe, liście ich więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. Tak mówi Wszechmocny Pan. W tych granicach podzielicie ziemię. Na własność dziedziczną między 12 plemion izraelskich. Józef miał dwa, dwa działy. Będzie miał dwa działy. Każdy z niej taki sam jak dział dziedziczny, który przysiągłem, że dam ją Waszym ojcem. Dlatego ta ziemia przypadnie Wam na własność. Granica ziemi od północy jest taka: od Morza Wielkiego w kierunku na Chetlon, tam gdzie się idzie do Hamat zedat Berot Sebraim, który jest między Damaszkiem, a Hamat od Hazar Enon, który jest na granicy Hauranu. To jest granica tak, ta więc granica biegnie od morza do Hazar Enon. To jest okręg Damaszku, jest na północy. Tak samo jak okręg Hamat, to jest granica północna. A granica wschodnia biegnie między Chauranem a Damaszkiem, między Gileadem a Ziemią Izraelską. Jest ona granicą aż do morza wschodniego do Tamar. To jest granica wschodnia, a granica południowa od strony Negebu biegnie od Tamar aż do wód Meribat-Kadesh, stamtąd wzdłuż potoku egipskiego do Morza Wielkiego. To jest granica południowa od strony Negebu. Granicę zachodnią stanowi Morze Wielkie, aż do miejsca skąd się idzie do Hamat. To jest granica zachodnia. Podzielicie tę ziemię między siebie według plemien izraelskich. Podzielicie ją losem na własność dziedziczną pomiędzy siebie i obcych przybyszów, którzy mieszkają wśród was i zrodzili dzieci wśród was. Będą oni u was jako tubylcy wśród synów izraelskich. Wraz z wami otrzymają losem na własną dziedziczność wśród plemion izraelskich. Wśród tego plemienia, gdzie obcy przybysz przebywa, dacie mu jego własną dziedziczną, mówi wszechmocny Pan. Następnie przeczytamy sobie podobny fragment. Tylko 22 rozdział Objawienia Jana, czyli ostatnia strona Biblii, praktycznie przedostatnia. Objawienie Jana, rozdział 22, pierwsze pięć wierszy. <laughs> I pokazał mi, mówi Jan, rzekę wody żywota, czystą jak kryształ i wypływającą z stronu Boga i baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy. Wydające swój owoc co miesiąc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie, nie będzie już nic przeklętego: będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą. I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lamp, ani światła słonecznego: gdyż Pan Bóg będzie im świecił, i panować będą na wieki wieków. Widzimy podobna rzecz. Słowo, że mówi o rzece wody żywej. Tylko pod ona może podobnie wygląda, jak te rzeki, które my oglądamy, czy tutaj są na, naszy, na, na naszym świecie. Tylko ona się różni w jedną rzeczą, dość poważną, no dwoma rzeczami. Po pierwsze to, co niesie ta rzeka, że gdzie dotrze... Nie, nie miesza się z innymi rzekami i staje się jak błoto, tylko ona ma wpływ na inne rzeki, na inne morze. Wpada do Morza Wschodniego, która zawiera wodę zgniłą i woda zaczyna żyć. Ale jeszcze jedna rzecz, patrzcie, z reguły, jak rzeka płynie ze swoich źródeł, jak zaczyna swój bieg, to, to jest tak to w tym miejscu. Ona staje się potem większa, głębsza, nurt jest bardziej wartki. Ale pod jednym warunkiem. Tutaj w świecie rzeki muszą mieć dopływy. Wisła dlaczego jest taka ogromna? Bo ma dopływy. Między innymi krzna. Krzna wpada do Bógu, Bóg wpada później do jeszcze innej rzeki i pada do Wisły i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tak, że Wisła jest mocna i szeroka, głęboka sama z siebie. Ona ma dopływy. Tutaj ta rzeka ma tylko źródła. Nie ma żadnych dopływów. Zauważyliście? Nie ma żadnych dopływów. Nic z boku nie wypływa do tej rzeki. Ona ma tylko źródło, która wypływa <coughs> spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. I kiedy wypływa, ten strumień zaczyna być coraz bardziej mocniejszy, coraz bardziej głęboki. Czytamy, co 450 metrów poziom wody się podnosi. Od kostek do kolan, do pasa, i później trzeba już nie pływać. Raptem co kilkaset metrów. Poziom wody zmienia się. Skokułowo wręcz. I jak czytamy w imieniu Jana, woda niesie życie. Rzeka wody żywej. O tej właśnie wodach żywych mówił Jezus, kiedy rozmawiał z Samarytanką. Ona biedna kobiecina drałowała może kilka razy dziennie z dzbanem do studni, aby nosić wodę, aby co? Mógł ugotować, móc się umyć, móc poprać. Mieć cokolwiek do zrobienia, bo bez wody nic nie zrobisz. I ona musiała, musiała kursować raz na dzień. A taki sam dzban, sam w sobie jest ciężki. Już nie mówię zalać go wodą. I ona musiała dreptać. Jezus mówi, dam ci taką wodę, że nie będziesz mus, musiała chodzić. Która raz się napijesz, będziesz nasycona. Gdy raz się napijesz, będziesz nasycona. Księdza Zachariasza, księga proroka Zachariasza, rozdział 14. Księga proroka Zachariasza, rozdział 14. Od wiersza szóstego czytamy: W owym dniu stanie się tak: nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu. I będzie tylko jeden ciągły dzień. Zna go Pan, nie dzień i nie noc, a po wieczór będzie światło, i stanie się w dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu, połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie, i tak będzie i w lecie i w zimie. I będzie Pan królem całej Ziemi. W obym dniu Pan będzie jedyny, jedyne będzie Jego imię. A w tym samym. W tej samej księdze, ale rozdział 13, wiersz 1, czytamy: W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Czy od razu wychodzi wniosek? Rzeki wody żywej to jest Słowo Boże. Bo na podstawie słowa, z powodu słowa, za pomocą słowa, z powodu słowa. Mamy wszystko. Pierwszy rozdział Ewangelia na co mówi? Na początku było słowo. Teraz niektórzy się sprzeczają i mówią, przeczytaj pierwszy rozdział Biblii. Na początku był chaos. Prawda? Na początku był chaos i nad tym wszystkim unosił się Duch Boży. A Słowo Boże mówi w na początku było słowo. Zanim był ten chaos, zanim było cokolwiek, co można nazwać ziemią, było słowo. Bóg wydał słowo. Ktoś kiedyś był w niebie, dostał widzenie od Boga i widział, jak Bóg wydaje decyzję. Z stronu Bożego, z tej Bożej jasności, w ciągu sekundy setki tysięcy aniołów odlatywały z kartkami w rękach z poleceniem Bożym. W ciągu milion sekundy miliony decyzji Bóg podejmował. I aniołowie rozlatywali się na boki, aby wypełnić Boży rozkaz. Bóg wypowiadał słowo i oni lecieli, żeby to wszystko wykonać. Przez krew Jezusa mamy odpuszczenie grzechów. I to czytamy w tym 13 rozdziale. W owym dniu, Dom Dawida i mieszkańcy jerozolimy będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia grzechu i nieczystości. Co za owy dzień? Dzień tego, co Jezus zrobił na krzyżu śmierci i zmartwychwstania. Kiedy Jezus powiedział słowo na krzyżu, jedno słowo. Nie Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Nie, to nie to słowo. Wykonało się. Słowo, które mówi, wykonało się. Znaczy, że źródła się otworzyły. Nawet śpiewamy taką pieść. Niebo jest otwarte i każdy dar spływa w dół. To nie są tylko słowa, to jest napisane w Biblii. Jezus powiedział, wykonało się. Zasłona, która szczelnie oddzielała miejsce święte od miejsca najświętszego, które nie da się tak delikatnie rozerwać. Ona była zbyt masywna, zbyt gruba, żeby dało się ją rozerwać. Można ją zdjąć. Po całym dniu ciężkiej pracy dało się ją zdjąć. Ale rozerwać... Człowiek tego nie potrafił zrobić. Wystarczyło, że Jezus powiedział, wykonało się. I źródła się otworzyły. I rzeka wody żywej zaczęła wypływać. I człowiek myśli sobie, wierzący, staje tak, modli się, staje, Boże, napełnij mnie, napełnij mnie. Niech się zanurzę w tą rzeki wody żywej, o której mówisz. I możesz tak mówić i możesz stać met od rzeki. Tu rzeka płynie, na przykład Krzna, rzeka płynie i ty stoisz, Boże, napełnij mnie. I stoisz dalej suchy. Bo nie, da tak, że, nie da się tak, że rzeka zmieni tor biegu i na ciebie wpłynie akurat. To ty musisz wejść do rzeki. To Bóg ustawia tor rzeki, jaki ona ma płynąć. To my musimy się ustawić do tego biegu. W Księdze Izajasza, rozdział 12, Księga Proroka Izajasza, rozdział 12, Od wiersza pierwszego czytamy. I powiesz w owym dniu, dziękuję ci panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim zaufam i nie będę się lękał, gdyż pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością, ze zdrojów zbawienia, i będziecie mówić w owym dniu, Dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawę. Wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo wielki dzieł dokonał. Niech to będzie wiadome dla całej ziemi. Wykrzykuj i radośnie śpiewaj, mieszkanko Syjono, bo wielki jest pośród Ciebie święty Izraelski. Patrzcie, trzeci wiersz. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Żeby naczerpać, to trzeba przyjść <laughs> jak ta samarytanka do zdroju. No teraz czasami ciężko nam zrozumieć, bo wystarczy nas w domu kran odkręcić i woda jest. Kiedyś jak nie doniosłeś, nie miałeś. Kłopot był jeszcze wtedy taki, że jak miałeś zwierzęta, trzeba było je napoić. Mikołaj, nasz brat, tak pomyślał, że Podpią instalację wodociągową do obory, zaraz niedaleko woda, i można szybko napoić zwierzęta, jak są spragnione. Kiedyś trzeba było nanosić. Pamiętacie, jak pewien sługa został wysłany po żonę dla Izaaka i przyszła Rebeka po wodę, i on przyszedł z wielbłądami. A on mówi, panie, spocznij, dam tobie wodę i dam napoje twoje zwierzęta. Wiecie, no, wielbłąd taki no, zbyt mało to nie pije. Taki wielbłąd jeden wypije kilkaset litrów. Jeden. A on miał tam kilka zwierzątek ze sobą. Parę godzin musiało zająć, zanim ona nanosiła tą wodę dla, dla tych zwierząt. Ja nie widziałam, jak wielbłąd pija, widziałam, jak krowa pije, jak po całym dniu stania na pastwisku. Dziadek mój napełnił starą wannę wodą, podeszły dwie krówki, minęła minuta i pusta wanna była. No, woda, no poziom wody normalnie się z sekundy na sekundę obniżał. Tak zwierzęta były spragnione, a taki wielbłąd więcej pociągnie. Trzeba było nanosić, jeśli chciałeś mieć wodę. Chcesz mieć rzeki wody żywej w sobie? Trzeba przyjść do źródła. Trzeba przyjść do źródła. Tutaj mówimy o proroku. W pierwszym wierszu zaprowadził mnie do bramy przybytku, aby pokazać mi wodę wypływającą. I kiedy anioł odmierzał te metry, co kazał prorokowi zrobić? Wejść do wody. Jak nie wejdziesz, jak nie podłączysz się do tego strumienia, nie skorzystasz. Wiecie, możesz w domu kran odkręcić, prysznic z domu możesz odkręcić i stań obok. Namydlij się cały i czekaj, aż cię woda spłuka. To głupie, nie? Musisz wejść pod strumień wody. Nierzadko oczekujemy od Boga wielkich rzeczy, a nie podłączamy się pod ten strumień. Które płynie. Nie podłączamy się pod ten strumień. Nie podłączamy się pod źródło zasilania. Bóg dał człowiekowi taką mądrość, że skonstruował wspaniałe urządzenia, ale one są funta kłaku warte, jeśli nie ma w nich zasilania. Możesz mieć najnowszy samochód, wszystko idealnie skonstruowane. Wyciągnij akumulatory z niego. Próbuj go uruchomić. Bez zasilania. Samochód jest sprawny, wszystko jest ok. Ale samochód potrzebuje rozruchu, bo silnik chodzi na obrotach między 650 a 750 obrotów na minutę. Niższych obrotów, mówię o osobówkach, ciągniki pracują na niższych obrotach. Jak chcesz mieć niższe obroty, silnik nie będzie pracował. Nie da rady przełamać siły bezwładności swoich mechanizmów. Potrzebuje źródła zasilania. Jak w czasie operacji dla człowieka jest przeszczep serca, przeszczepiają mu serce. Serce zamontowane i co trzeba? A serce nie bije, przecież serce jest sprawne, serce nie bije, co trzeba? Czasami lekarz tak wstryknie, tak w serce, tak puknie, tak wzbudza je, żeby on zaczął. Coś trzeba, żeby zaczęło. Tylko w jednym miejscu człowiek nie ma ingerencji. Kiedy rodzi się dziecko w łonie matki, tworzy się i ono jest w pełni ukształtowane, tylko rozmiarami jest malutkie. Tylko wtedy Bóg sprawia, że serce zaczyna ludzkie bić. Wtedy na to człowiek wpływu nie ma. Bóg sprawia w jakiś sposób, że wchodzi w ten malutki organizm życie i serce zaczyna pracować. Naszym obowiązkiem jest podpiąć się do systemu Bożego Zasilania. Bo dopiero w tym jest życie. Dopiero w tym jest życie. Jak podepniesz się do Bożego Zasilania, problemy przygasają, które masz. Nie otykają cię tak bezpośrednio. Bóg daje Ci siłę, aby nad tym panować. Czy śpiewaliśmy pieśń? Nie, czy czytaliśmy ten fragment na początku z Księgi Zajasza? Gdy będziesz przechodził przez wody, nie zaleją cię, a gdy będziesz przechodził przez ogień, nie spłoniesz. To nie znaczy, że nie będziesz suchy i nie będziesz trochę podpalony. Nie spłoniesz. A Bóg może sprawić to, jak sprawił w księdze Daniela o tych Trzech sług izraelskich, którzy rzucali wrzuceni do pieca. Nie to, że nie byli podpaleni, nie byli spaleni, nie dość, że ubrania ich się nie spaliło, one powinny w takiej temperaturze wręcz stopić się, zniknąć w ciągu sekundy, ani nawet z fundu spalnicy nie było czuć. To jest wtedy, kiedy człowiek podepnie się do Bożego zasilania. Ludzie teraz wyjeżdżają na Europę. Po co? Aby zrestartować się, aby jakby mieć świeży dostęp do świeżego psychicznego zasilania. Jak tu masz problemów, napchane, możesz wyjechać nie wiadomo gdzie, nawet na bezludną wyspę. Możesz mieszkać w hotelu siedmiogwiazdkowym. Jak to w tobie siedzi, nie odpoczniesz. Nie wyśpisz, nie może bóżnastki, nie będziesz mógł korzystać z tych atrakcji, co ci proponują wokół. W liście do Hebrajczyków czytamy o, jed... o jednej rzeczy: odpocznieniu w Bogu. Odpocznieniu w Bogu. W Bogu tylko możemy odpocząć, jeśli podepniemy się do Bożego zasilania. Pamiętamy, co czytaliśmy w Jana? Wokół tej rzeki, na brzegach tej rzeki rosną drzewa owocowe, które rodzą co miesiąc. Nigdy na świecie takich drzew nie ma. W Izraelu rosną drzewa, co rodzą dwa razy do roku, ale nie co miesiąc. Tam będą co miesiąc. A liście służą do uzdrawiania narodów. Liście służą do uzdrawiania narodów. Gdy podepniesz się do Bożego życia, które Bóg ci oferuje, będziesz tętnił życiem. To, co wokół, będzie wyglądało dla ciebie jako śmieszne. Problemy, które teraz przeżywasz, które teraz ci odciskają, będziesz na nie zupełnie inaczej patrzył. Bo Twoja perspektywa się zmienia. Zupełnie Twoja perspektywa się zmienia. Będziesz widział tak to wszystko, jak widzi to Bóg. Apostoł Piotr w swoim liście napisał, aby traktować doświadczenia, które Bóg na nas syła, jako największe błogosławieństwo. Jeśli nie jesteś zbyt blisko Boga. Pomyślisz sobie, coś nie tak jest w tym fragmencie. No jak to? Doświadczenia Boże to jest to, co ciśnie mnie, co mnie wypala. Mam traktować jako największe bogosławieństwo. Największe bogosławieństwo to można traktować, wiecie, kiedy jest spokój, kiedy człowiek jest zdrowy, finansowo jest ok, wszystko się po kolei układa. To jest błogosławieństwo. bogosławieństwo To też. Ale jeśli widzimy to z Bożej Perspektywy, to o czym mówił Piotr, to doświadczenia to jest największe błogosławieństwo, bo one przybliżają nas do Boga. A nie ma chyba człowieka, który nie chciałby być blisko Boga. Każdy chce być blisko Boga. Bo im bliżej Boga, tym jest cieplej, bezpieczniej. Czujesz Jego obecność, czyli z automatu masz pokój, miłość, która przewyższa wszelki rozum. Ludzie, którzy byli uniesieni do, do Boga w widzeniach w snach, byli daleko od Bożego tronu, widzieli Boży tron, ale miłość, która panowała wtedy, w tym momencie, oni myśleli, że serce im pęknie od samej miłości, która wtedy panowała. Im bliżej Bożego tronu, im bliżej Boga. W tym życie wygląda zupełnie inaczej. Tutaj było takie porównanie w księdze Ezechiela, że prorok wchodził do wody. I w tym maksymalnym, maksymalnej głębokości już trzeba było pływać. Wielu ludzi boi się wody, bo nie umie pływać. To nie chodzi o pływanie fizyczne. Jak Bóg napełni Cię swoją wodą żywą. W takiej ilości, że będziesz mógł tylko opierać się na Bogu, na niczym innym. Świat dla ciebie nie będzie istniał. Cały czas będziesz Boga słyszał. Cały czas będziesz słyszał Boga tylko. Dojdziesz do takiego momentu, że nie będziesz wiedział, co w ogóle powiedzieć, jak Bóg się nie odezwie. Kiedyś w telewizji widziałem, w internecie widziałem, przyjechał do pewnego zboru już nieżyjący pastor. Bardzo namaszczone przez Boga, który znany był, że nie powinien nic, dopóki do Święty mu nie powie do ucha, co ma powiedzieć. I przyszedł, stanął tak przed sceną i stoi i milczy. I mówi: Wiecie, ja nie mam co mam powiedzieć. Przywitał się, ale mówi: Ja nie mam co mam powiedzieć. Duch Święty nic mi nie mówi, ja nie mam co mam powiedzieć. I wiecie, tak zasłonił oczy, tak zawstydził się tak no, i nie wiedział co Tak machnął tylko ręką tak, i wyszedł. Nie wiedział, zawstydził się. Bo czuł się niekomfortowo. Bo Duch Święty w tym momencie nie powiedział nic i on nie wiedział, co ze sobą zrobić. Ale gdy tylko usłyszał Boży głos, od razu wzywał się po policzkach i czuł się jak w domu, bo wszedł w ten zdrój Boży, który Bóg wysyła. Ten potok, który idzie i daje życie. My musimy, czytając słowo i modląc się do Boga, znaleźć, gdzie ten potok płynie, aby tam wejść. Aby tam wskoczyć, nie wejść, wskoczyć. To nie jest tak, wiecie, jak czasami w dużych miastach idziesz, i w czasie opałów jest takie, takie urządzonko, że taka mgiełka wodna. I tak aby ci i tak troszkę. O, tak trochę taka twarz, z, tak zwilżysz. To nie o to chodzi zupełnie. To trzeba wejść. I trzeba w tym przebywać. Trzeba umieć w tym pływać. I nie wychodzić z tego potoku. To jest Słowo Boże. Słowo Boże mówi, bądźcie pełni Słowa. Albo inaczej, 14 rozdział Ewangelii Jana. Jezus powiedział, niech Słowa moje was trwać będą i wy trwajcie we mnie. A wtedy co? Proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Dlaczego? Aby ojciec był uwielbiony w synu. Wiecie, dlaczego Bóg nam błogosławi? Bo wierzę, jak nam pobłogosławi, my będziemy się cieszyć. A jak my będziemy się cieszyć, to w nimi Bóg się raduje. Znajdźcie rodzica, który nie cieszy się, jakiego dziecko się cieszy. Jak widzisz radość swojego dziecka, jak coś zrobisz dla dziecka swojego i ono przyniesie mu satysfakcję, dziecko się cieszy, to twoje serce się raduje. Dlatego, że patrzysz, że twoje dziecko się cieszy. Taki jest Bóg. On pragnie się cieszyć naszym szczęściem. Ale musimy się podpiąć. Musimy się podpiąć do rzeki wody żywej, do rzeki wody żywej, Bożej rzeki. Wiecie, jest kilka rzek. Możemy się podpiąć do innej rzeki. I cały świat się podpina do różnych rzek, a tylko nie do tej, co potrzeba. I tam też drzewa są po obu stronach i rodzą owoce, tylko wiemy, jakie już. Tam drzewa też rodzą owoce. Tylko liście nie służą do uzdrawiania, a owoce na pokarm. Nie, to nie ma nic związanego z życiem i szczęściem, ale ludzie napełniają się tym. Boże oferta jest tylko jedna: Boże Wody Rzeki Żywej. Nie ma innej alternatywy. Nie ma, że prawo w lewo pójdziesz, albo w prawo, albo w lewo, jak lot, lot spod, rozdzielił się z Abrahamem. Abraham mówi: Ty idź tędy, ja pójdę tędy. Nie, albo idziesz Bożą drogą, albo gdzie pójdziesz? Albo wejdziesz do rzeki wody żywej, podepniesz się do Bożego zasilania. Wiecie, dlaczego Adam w raju żył? Bo dostał dech życia. Czyli Zasilanie dostał, zasilanie. A kiedy zgrzeszył, został odcięty od zasilania i powolutku duchowo obumierał. Dopiero później nastąpiła odmiana. Dlatego, bo powiedział: Kiedy zerwiesz owoc z drzewa, śmiercią umrzesz. Nie napisane: natychmiastową śmiercią umrzesz, śmiercią umrzesz. Czyli inaczej będziesz odcięty od zasilania. Akumulator to jest bardzo dobra rzecz, ale na samym akumulatorze daleko nie zajedziesz. Kiedyś mi padło w busie zasilanie, nie miałem ładowania. Zgadnijcie, ile na akumulatorze dojechałem? Pełnym busem, 22 osoby. Przejechałem 70 km. I potem widzę, zgasły mi światła, zaczęły występować błędy na, na, na wyświetlaczu. Zgasła deska, na końcu tak komputer pracuje w silniku, że na końcu dopiero zgaśnie silnik. Wszystko po, po kolei zaczęło mi gasnąć. Równiutko 70, nie, 65 km dokładnie padł mi cały samochód. Wszystko zgasło. Na samych akumulatorach daleko nie zajedziesz. A jak masz zasilanie ciągłe, możesz jechać cały czas. Możesz jechać cały czas. Wszystko, co ludzkie, co stworzył człowiek, jest, ma ograniczone zasilanie. Człowiek próbuje to wydłużyć. Nowe konstrukcje baterii. A to baterie litowojonowe, a to baterie polimerowe, a to baterie węglowe, a to to. Teraz mamy komputery takie, potem wymyślają, komputery kwantowe. My to jeszcze szybsze. Ale one będą do pewnego momentu szybsze. Ale kiedyś będzie stop. A jak Bóg zacznie ciągnąć to wszystko, zasilać, limitu zasięgu nie będzie. Będzie jedyny limit, czy zostaniemy w zasięgu Bożego zasilania. Chyba że chcemy się odłączyć. Jak będziemy cały czas zasilani wodą życia Bożego, nic nas nie powstrzyma. Nie mówię to, że jacyś, to nie wiadomo, jacy jesteśmy. Słowo Boże sam powiedziało. Patrzcie, co Słowo Boże mówi. Czy jest coś niemożliwego u Boga? Nie ma, prawda? Ale pójdźmy trochę dalej. Słowo też mówi. Jak ktoś wierzy, czy jest coś niemożliwego dla wierzącego? Jeśli wierzysz, czyż, czy jest coś dla ciebie niemożliwego? Nie, nie ma. Masz zasilanie. Masz zasilanie. Indi padną, zatrzymają się, a ty idziesz dalej. A ty idziesz dalej. Twoja młodość odnawia się. Nabierasz sił jak orzeł, mówi księga Izajasza. Nabierasz sił jak orzeł, który wykorzystuje wiatr, aby unosić na tym wietrze Chrześcijanie ma wykorzystywać wiatr Ducha Świętego, aby się unosić. Podpięcie do Bożego zasilania. Niech nas Bóg błogosławi i nauczy nas za każdym razem wiedzieć, skąd płynie Boże życie. Z jakiego kierunku, aby być wyczulonym, które na Duch Święty przychodzi, gdzie Go słychać, jak, 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 jak wyczuć Jego obecność. Musimy być wyczuleni na Bożą obecność. Aby na nią reagować, bo w niej jest życie. A w niej jest życie. A życie jest, mój słowo Boże, światłością ludzi. Światłością ludzi. Bo wie, nie Jana mówiło: Nie będzie dnia, nie będzie nocy. Bóg będzie świecił. Bóg będzie świecił. Nie będzie księżyca, nie będzie słońca. Bóg będzie świecił. Bo będziemy u samego źródła zasilania. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Napełnia nas opicie swoim Duchem Świętym. Swoją łaską i swoim miłosierdziem.